Czy wiesz, że pierwszy Metal Gear Solid na pierwsze PlayStation posiadał edycję kolekcjonerską? Jest to edycja premium, wydana jedynie w Japonii. Są one dostępne w dwóch kolorach, dla plebsu, srebrna i złota, która była wysyłana jedynie akcjonariuszom Konami. Ich zawartość jest identyczna. W środku znajdziemy oczywiście grę z dodatkowym demem Suikodena, koszulkę z logiem, specjalną książkę, której zawartość jest mi nieznana, bo nie ma jej w ludzkim języku, ale ma ładne obrazki, nieśmiertelnik na łańcuszku z napisem Foxhound, soundtrack z muzyką z gry oraz specjalne naklejki na kartę pamięci do PlayStation, na których to najczęściej u sprzedawców brakuje. Za kompletną wersję zapłacimy około $180, ale upewnijcie się, że są te cholerne naklejki. Metal Gear Solid to zajebistość sama w sobie, a w edycji premium to boskość w kojimowskim wydaniu. Polecam.